Cześć, tutaj Y i w dzisiejszym odcinku będę próbował przekonać dzieciaki, że magia istnieje. Czy ty wierzysz w magię? No trochę to tobie opowiadał o iluzji. O iluzji? Co to jest ta iluzja? Że można wierzyć za to sen. Że pan wyciąga królika z kapelusza i to jest tucka. A wiesz, że ja potrafię robić magię? Tak? Naprawdę. To jest pudełko, dostałem paczkę. Normalnie z poczty. Jak zgadniesz, co jest w tym pudełku, to ja ci, moja droga, dam całą zawartość mojego portfela. Laptop? Karty? Pałeczka? Albo nie, komórka. No niestety, no... nie sądziłem, że tak mądra osoba przyjdzie i wchodzi na to, że będę musiał oddać wszystkie moje pieniądze. Wow. Coś dzieje? Że pana portfel panu się pali. Słucham? No portfel panu się palił wcześniej. Ogień tam był. Ogień. Ogień był? Nie, no jak? Był ogień. Widziałaś ogień? Wszystkie pieniądze spłonęły. Ale jak mówimy o telefonach, ty masz już telefon swój? Nie. A rodzice mają telefon? Mają, nie? Tak. I na przykład tata twój, jak zgubi telefon, to co on robi? Szuka po całym domu, co nie? Tak. I nie może znaleźć. Tak. Ja też tak mam, to jest prawdziwy telefon, nie? Jakoś. Co to jest? Nawet nie wiem, co to jest. Dzwonienie do mojej mamy. Ty może tak masz, może twoi rodzice mieli tak kiedyś, że telefon gdzieś włożyli, nie wiadomo gdzie, do jakiejś kieszeni, ale nie do tej, co zawsze, i przez to biegają po domu i gdzie jest mój telefon, gdzie jest... Kojarzysz taką sytuację, nie? A okazuje się, że telefon tak naprawdę był w innej kieszeni i nie sprawdzili, nie? Nie w tej, co zawsze, tylko w innej. Zobacz, i chodzi o to, że gdybym ja tak mógł zrobić, to ja na przykład bym robił tak, że wziąłbym telefon, co nie? I telefon po prostu bym wkładał do case'a, co nie? I on by znikał, co nie? Tak to. I wtedy on by się pojawiał w tej kieszeni, w której powinien być, czyli tutaj. No jak to? Co to są? Gumki. Gumki, nie? Wezmę niebieską w ten sposób. Wezmę zieloną taką. Weź tak dwa palce. Idealnie. I teraz po prostu zamknij w pięść, bo nie? O, idealnie. O, super. Ja zacznę, czyli ja złapię niebieską gumką tutaj, po twojej stronie, co nie? To nie ma najmniejszej możliwości, żeby to przeszło, prawda? To nie ma możliwości. Ani tu, ani tu, ani tu, ani przez środek, tak? Ale jeżeli potrząśniesz w ten sposób... To wtedy się rusza. Wow. Naprawdę to jest magia. Nie może przejść tu, nie może przejść tu i też nie może przejść przez środek, ale jak potrzesz w ten sposób, zobacz. To przechodzi. Co się stanie, jak przechylę? Leci w dół. Dokładnie, woda, nie? Mhm. To jest grawitacja. Ale jak jest się magikiem, to można to wszystko oszukać. Jeżeli skoncentrujesz się w ten sposób, złapiesz, przykryjesz dłońmi, obrócisz tak, żeby zatkać dłonią i bardzo powoli, oj, bardzo powoli, a za szybko, powolutku, wierząc cały czas, że ta woda nie będzie się zachowywać takie każe i grawitacja, to możesz ją po prostu puścić. Ale i wtedy jest chwila tylko takiego napięcia tego wody, kiedy mogę zamknąć i obrócić z powrotem. Jak to możliwe? Popłuchaj. Prawdziwa szklanka, co nie? Tak. Sprawdź pieniążek. Teraz co bym musiał zrobić, żeby ten pieniążek znalazł się w środku szklanki tej? Przedziurawić. Przedziurawić. A niełatwiej byłoby podnieść szklankę, włożyć pieniążek i... Tak. Zamknąć? Patrz, ale magik nie robi nigdy nic łatwo. Właśnie zobacz, nie muszę przedziurawić, nie muszę podnosić szklanki, wystarczy wezmę monetę i do środka. Do środka po prostu. Wow. I teraz możesz faktycznie podnieść i zobaczysz, to jest moneta, możesz sprawdzić, zobacz. Monetę. Jak to się stało? Ale jak to możliwe? Lubisz bańki? Mhm. Wydmuchnąć. O, patrz, o, muszę to wziąć. Trzymaj. Wow. I wtedy ona już będzie na zawsze. Proszę, to dla ciebie. Wow. Czy jesteś gotowa otworzyć pudełko? Mhm. Dobra. Obstawiaj, że tam jest pałeczka. Ale ciekawy jestem, czy poznasz ten przedmiot. W tym pudełku jest pudełko. W tym pudełku, mój drogi, też coś jest. I to jest też pudełko, ale pudełko z kartami. To są karty. To jest przedmiot, który magicy bardzo często używają, co nie? Weź sobie jedną kartę, którą chcesz. Tą.
Dobra. Śmiało. I narysujesz mi coś na niej? Tak. Twoja karta? Nie ściera się, co nie? Mhm. Włożę kartę do środka, uczciwie, i wyrównam. Jest w środku. I jeszcze przetasuję, żeby było naprawdę uczciwie. Co nie? Mhm. I twoja karta, nieważne jaka karta, jest napisane twoje imię, serduszko, tak? Zobacz, położę karty tutaj i patrz cały czas na karty i myśl o swojej karcie, bo wtedy będziesz mi pomagała. Znasz jakieś zaklęcie z Harry'ego Pottera? Alohomora. Alohomora. I to jest dobre zaklęcie. Patrz, pokażę ci coś. Jak powiem teraz, to powiesz Alohomora, ale patrząc na Talię, jeszcze nie. Teraz. Alohomora. Talia bardzo powoli się otwiera. Jeszcze raz powiedz. Alohomora. Bardziej się otwiera. I ostatni raz. Alohomora. I teraz powiedz Wingardium Leviosa, żeby twoja karta wyleciała z Talii. Wingardium Leviosa. Alohomora. Wingardium Leviosa. Odwróć kartę, która wyleciała z Talii. Ale jak to możliwe? I wspólnymi siłami. Czy to jest twoja karta? Tak. A jakbym mógł pojawiać słodycze? To było oszustwo. Pojawianie słodyczy to jest oszustwo? Wiesz, co to jest? Kostka Rubika. Jak weźmiesz taką kostkę, to jest taki po prostu sześciokąt, który taki, taka łamigłówka, którą ludzie układają. Oni próbują obracać ścianki po to, żeby wszystkie kolory się ułożyły na jednej ściance albo na wszystkich ściankach. A ja uważam, że to jest słabe. Bo ja wolę kostkę zamienić w cukierki. Co nie? W naszym tutaj, w CIC, bo to się nazywa CIC Warsaw, no nie? To miejsce, w którym jesteśmy. I my normalnie w kuchni mamy taką całą tubę tych czekoladek. To jest takie przedszkole dla dorosłych. Także pamiętaj, CIC Warsaw, zawsze. Mega. Także smaczno. Widzimy się już bardzo niedługo, no i jak zwykle, pozostańcie magiczni.